Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Dzisiejszego vloga rozpoczynam o godzinie 20:13, bo jedziemy właśnie na ostatnią część sagi o Indianie Jonesie. Dobrze to odmieniłam? Indiana Jones w każdym razie i jego saga, żeby już nie odmieniować. To jest ostatnia część, jest to już zapowiedziane. Widzieliśmy wszystkie części i muszę powiedzieć, że ta historia bardzo mi się podoba. Tobie ty bardziej chyba. No bardzo. Tobie bardzo, jeszcze bardzo. Bardziej się jeszcze podoba, bardzo. Tak? Widzieliśmy ostatnią część, znaczy poprzednią część, tą o tej czaszce. Była taka, no powiedzmy, polecieli ze scenariuszem, no ale dobra, to jest Indiana Jones. Można mu wiele wybaczyć. No i to jest ostatnia część, no bo niestety Harrison Ford to już mężczyzna dość wiekowy. 80 lat. 80 kilka lat, 80. No. 80, równo 80, ja nie wiem, tak? No tak, no 80. No dobra. No. 80, to, na pewno ma 8 z przodu. Jest to już facet wiekowy, no i chyba już w kolejnej części nie zdołałby zagrać, nie miałby siły. Po prostu recenzje mówią o tym, że jest to godne zakończenie całej historii. Taki powrót do początków. Podobno. Podobno, tak. Oczywiście wiadomo, to jest Indiana Jones, więc trzeba wiedzieć, na co się idzie i na wiele rzeczy przymknąć oko, na wiele rzeczy spojrzeć. Nie trzeba przymykać oka na tam, na nic. Ale trzeba wiedzieć, że to są nieprawdopodobne historie. To jest wszystko prawdziwe. To wszystko mogło się Indiana wydarzyć. Indiana Jones, to jest wszystko prawdziwe. Okej, dobra. Ja to widziałem już tyle razy. Ja już to tyle razy widziałem. I we wszystko wierzysz, w co widziałeś. No bo to jest wszystko prawdziwe. No tak, no masz rację. A ja głupia myślałam, że część rzeczy... Zbudowana? No co ty? No. No co ty? Indiana Jones i Gwiezdne Wojny są prawdziwe filmy. No dobra. I to nie będzie tak jak z Jamesem Bondem, że wiecie, aktor już nie chce grać swojej roli i jest nowy aktor, który Jamesem Bondem zostaje. Indiana Jones jest tylko jeden. I Indiana Jonesem jest Harrison Ford. Dzień kolejny. Zanim powiem wam, jak było na seansie filmowym, na wczorajszym seansie filmowym, to pokażę wam, jakie śniadanie przygotował mój małżonek. Kochany. Kochany. Się mówi. Znaczy zjadł mi bułkę, nie? Bo sobie wczoraj kupiłam bułkę, jedną bułkę. Jedną bułkę kupiła. Bo u nas kupiła. Nikt nie je bułek. Kupuje zawsze świeży chlebek, który mrozimy. Wyciągamy z zamrażarki po tyle kromek, ile chcemy, ile zjemy. I zawsze jest po prostu świeżutki, chrupiący, pyszny. Ale wczoraj jak tak stałam w piekarni, w kolejce, zobaczyłam bułkę i tak sobie pomyślałam, wow. Bułka z masłem i z pomidorem. To będzie coś. Wczoraj nie zdążyłam zjeść i zostawiłam sobie tą bułkę na dzisiejsze śniadanie. I tak po prostu wieczorem kładłam się spać i myślałam, jakie dzisiaj zjem pyszne śniadanie. I właśnie montuję filmik, który dzisiaj wleci na kanał. I mój Tomek, mój małżonek szanowny, zaczął robić śniadanie. Ja mu powiedziałam, nie, nie, ja nie jem śniadanie, które ty zrobisz. Ja dzisiaj jem bułeczkę. A on mi na to, ale ja już zjadłem bułkę. Mówię, jak nie zjadłeś tą bułkę? No zjadłem bułkę, bo nie wiedziałem, że to twoja. Jak nie zjadłeś? Jak zjadłeś moją bułkę? Przecież to była moja bułka. No i zjadł mi tą bułkę. No ale przygotował pyszne śniadanie, więc jesteśmy kwita. A śniadanie wygląda tak. Paulina jest w trakcie przygotowań do wesela. Wszyscy jesteśmy ciekawi, jaką sukienkę wybierze, co jej wpadnie do głowy, bo w dalszym ciągu nie jest pewna. Nie wiem, ale robię makijaż taki różowo-brązowy, więc do każdej, którą mam, będzie pasował. Także no, robię taki uniwersalny makijaż, żeby na końcu po prostu wybrać tą idealną sukienkę na dzisiaj. Przypomniałam sobie, że po zeszłorocznym odcinku zostawiłam sobie jedną sukienkę, kosztowała tysiaka i też jest ze swinga, w ogóle ja chyba kocham swinga. Nie założyłam jej jeszcze ani razu, więc może dzisiaj będzie jej dzień. I załapała się na śniadanko. Tak, szybka wprawa w makijażu. Dzisiaj dostawa samoopalacza wleciała. I ja przez ten czas, od kiedy pierwszy raz nałożyłam samoopalacz, testowałam jeszcze jeden, bo ten, który mam na sobie, to jest Saint-Tropez. W domu mam jeszcze u Kevina Bitan, bo też go polecaliście. To był drugi najczęściej wymieniany samoopalacz spośród tych wszystkich popularnych, które polecali mi widzowie. I ten z Bitan jest fatalny. Nie dość, że mi się go strasznie źle rozprowadza, to jeszcze zostawia takie plamy
I na przykład wczoraj wieczorem smarowałam i ubrałam sobie koszulę z długim rękawkiem. No. Wczoraj, przedwczoraj wieczorem się smarowałam, ubrałam sobie koszulkę z długim rękawkiem i ona mi tutaj zrobiła taką plamę. Co ty gadasz? I musiałam się wczoraj cała peelingować, żeby po prostu zszedł ten samoopalacz ze mnie. No i zszedł, no i dzisiaj nałożyłam Centropa i znowu jestem ładna. On ma jakiś taki, nie wiem, kolor ładny, bo tamten jest w ogóle taki szary. Trwałość też, ale tamten z Bitan jest w ogóle taki szary. I ja po prostu jestem jakby przybrudzona węglem. Okej. A ten po prostu nadaje mi opaleniznę. Jestem taka brązowiutka, nie? No więc ten jest fajny. Polecam go, potem wam go pokażę. Ale już mówię, że go polecam. Dobra, ja ci powiem, że masz jeszcze godzinę. Zdążysz? Nie no, półtora. Co godzina? No ale godzinę, żeby tak wiesz... Ten... Godzinę na makijaż, pół na włosy. Pewnie Kevin. Ale nie radę. Ja już jestem przecież po godzinie makijażu. Ja już nawet kreskę mam zrobioną. Wiesz, te pół godziny to takie organizacyjne na założyć buty i sukienkę, wiesz? Tak? No. Mówisz? No. No to... nie jest tak, że masz pół godziny na włosy. Nie? Bo w takim... Jeju! Tęskniliście za nim? Bo w takim wypadku buty i sukienkę założysz... W Alpie. Właśnie. Wczoraj nie opowiedziałam wam, jak nam się podobał film, na którym wieczorem byliśmy, bo szczerze powiem, nie mamy o czym opowiadać. I to nie dlatego, że film nam się nie podobał, tylko dlatego, że praktycznie cały seans przespaliśmy. Wstyd, wiem. Zdarzyło mi się to drugi raz. Otóż wczoraj wybraliśmy seans o godzinie 20:30. Mój Tomek był po nocce, a ja wstałam w sobotę o godzinie 5:00. Cały dzień był intensywny i po prostu na tym seansie ze zmęczenia zasnęliśmy. No i widziałam jakieś pierwsze 30 minut i ostatnie 10. Miałam jeszcze jakieś przebłyski, takie wiecie, półminutowe, minutowe i tyle. I tyle wiem z tego filmu. Mój Tomek był po nocce, więc zasnął dużo wcześniej niż ja. Obserwowałam, jak śpi, ale stwierdziłam, że skoro jest zmęczony, to nie będę go budzić, bo i tak jest już po ptokach, skoro już mu się te oczy zamknęły. Już kiedyś, jakiś czas temu, rok, dwa lata temu była taka sytuacja, że zasnęliśmy na filmie. I też byliśmy na takim późnym seansie, też właśnie to był seans około 21:00. I wtedy obiecaliśmy sobie, że już nigdy, nigdy nie pójdziemy na film, który zaczyna się o tak późnej godzinie, bo dla nas to już jest późna godzina. Jak my oglądamy jakiś film, serial na tapczanie, no to też bardzo często zasypiamy, a ja to już po prostu w szczególności. Więc właściwie nie ma się co dziwić. Także recenzji nie ma, bo ja nie wiem, jaki był ten film. Prawdopodobnie wybierzemy się kolejny raz albo poczekamy, aż będzie leciał na jakimś Netflixie, kanale albo innej platformie. No i powiedzcie, czy wam też zdarzyło się zasnąć w kinie? Jestem tego bardzo, bardzo ciekawa. Czy tylko nam się to zdarzyło, czy... wam też. Jestem już gotowa, właśnie jedziemy na wesele. No ale najpierw na ślub, do kościoła, do mojej parafii, w której miałam komunię i bierzmowanie i rodzice chyba nawet mieli ślub. Także, no wiecie, nasza parafia, mieszkaliśmy w Wodzisławiu, to właśnie do tego kościółka chodziliśmy, więc jest dla mnie ultra sentymentalne. No i właśnie idę na ślub i wesele do mojej kumpelki z dzieciństwa, słuchajcie. Napisałam o niej nawet w naszej książce o Matko i Córko. Jest o niej wzmianka na stronie 22 albo 23. I chodzi o tą historię, w której wprowadziłyśmy się do nowego bloku, do nowego miejsca i zobaczyłam dziewczynkę, spodobała mi się, przytuliłam się do niej, a ona się wystraszyła i od tamtej pory przez chyba 2 lata, no a na pewno rok, nie miałyśmy ze sobą zbytnio kontaktu, bo ona się mnie po prostu bała, a ja na pierwszy raz, jak ją zobaczyłam, do niej podbiegłam i się w nią wtuliłam i myślałam, że będziemy najlepszymi przyjaciółkami, no a okazało się, znaczy początkowo miałyśmy komplikacje, trudności, ale za 500 metrów skręć w lewo.
a teraz się mocno trzymamy i jest to już drugie wesele mojej kumpeli z dzieciństwa. W zeszłym roku byłam też u Pauliny, którą nawet malowałam i ona mieszkała klatkę obok, no a z Alą mieszkałyśmy drzwi w drzwi, więc no rewelacja. Ja w ogóle dostałam już wcześniej zdjęcia Ali. Skręć w lewo. Już wiem, jak wygląda i po prostu płakałam kilka razy, jak oglądałam te zdjęcia z jej przymiarek, z przygotowań do ślubu. No naprawdę będę dzisiaj była w kościele, a szkoda, bo mam naprawdę ładny makijaż. Nie chciałabym, żeby mi te kryształki rzymskie poodpadały. Długo go robiłam, 2 godzinki, no ale zobaczcie, jakie wyglądam. Pięknie, nie? Pierwszy weselny kościółek, czyli rosołek. Już po obiadku i po pierwszym tańcu pojedliśmy, przywitaliśmy się ze wszystkimi, bo były takie fajne gry i zabawy na cześć, hej, okej. Tak, to było super. W ogóle mają tutaj bardzo fajnego DJ-a. Jestem z niego zadowolona bardziej chyba niż na mojej 18, bo właśnie jesteśmy w tym samym lokalu, w którym miałam 18, więc to jest w ogóle tym bardziej taki sentymentalny czas dla mnie. To nie pamiętasz mojej 18? No wcale się nie dziwię. To już ten wiek. Dziury w mózgu i te sprawy. I tak prezentuje się moje ciasteczko. Idź tam bliżej ławki. Wtedy cię obejmę całego. Nie, jesteś taki wielki, że nie. Zobaczcie, jaki on jest przystojny. Czy wy to widzicie? Czy wy widzicie to ciasteczko? Mój James Bond. James Bond się idzie bawić. Dobra. Chciałabym jeszcze bardzo... A gdzie ty idziesz? W to nie w to? Chciałabym bardzo, żeby no, ktoś jeszcze zrobił zdjęcie razem, bo pięknie wyglądamy. Jak na balu tym, jak się to mówi, maturalnym wyglądamy. Proszę pana fotografa na poprosisz. Dobra. Jak będzie na papierosku. O, a tutaj właśnie miałam robione zdjęcia osiemnastkowe. No i mamy torcik weselny. Poniedziałek. Paulina jest po weselu i właśnie do nas przyjechała. Na chwileczkę tylko, więc złapię ją w tym momencie i zapytam, jak było na weselu. Bo ja jestem bardzo ciekawa, bo to wesele naszej byłej sąsiadki, więc ja jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak było. Bo Paulina nie dodawała nic na Instastory, bo internet jej nie działał. I ja ledwo dostałam jakieś zdjęcie pani młodej Pauliny. Tak ledwo. Jedno zdjęcie mi Paulina wysłała, bo tyle tylko internet jej na to pozwolił. Więc opowiadaj. Masz jakieś wstawki? Nagrywałaś coś? Będzie coś widać, którą sukienkę wybrałaś, bo to naszych widzów na pewno bardzo, bardzo ciekawi. Bo ja wyglądam jak po weselu. No wyglądasz jak po weselu, to prawda, ale nie ma się co dziwić. No byliśmy ostatnimi gośćmi, którzy w ogóle wyszli, słuchajcie kochani, więc no... Jak zastanawiacie się, kto jest najlepszym gościem weselnym, to jakby nie musicie się dużo zastanawiać. Oczywistym jest, że wiadomo. Ja. To po prostu jest oczywiste. Także, no ja zawsze zostaję do końca, to już jest kolejne wesele koleżanki właśnie z klatki albo bloku obok, na którym byłam. Czyli poczekaj do mojego rana. Poczekaj, czyli teraz jest taki okres, kiedy hajtają się twoje koleżanki, z którymi bawiłaś się w przysłowiowej piaskownicy. Tak, dokładnie. To ten czas. No i w sumie to chyba jedyne, które mnie zaproszą na... No, i to już koniec, było. Myślę, że jeżeli chodzi o takie koleżanki... Tak, z podwórka. Z podwórka dosłownie, za dzieciaka, co mieszkałyśmy razem, to tak, to raczej tak. A Andzia? Tak. Andzia cię zaprosi? A Andzia mnie zaprosi na pewno, ale słuchaj, Andzia to nie jest z Piaskownicy, tylko Andzia jest w ogóle z Becika. To prawda. Tak, bo ma taką przyjaciółkę, która ma 3 lata ode mnie starszą córkę, bo z tą córką się znamy od dzieciaka i Andzia zawsze mówi, że jak niby byłam mała słodka, ale że niby byłam zawsze mała słodka, ale szarpałam ją za włosy, więc to jest dosłownie koleżanka z dzieciństwa, naprawdę. No, tak, my jesteśmy mamy nawet zdjęcia, jak ja, kurczę, 3-miesięczna leżę sobie na łóżeczku, a gdzieś co obok mnie się tam przytula. Także no tak to
to było, więc no z nią na 100%, ale z nią nie mieszkałam, z nią się po prostu kumplowałam, nie? Mm-hmm. No, a Ala to po prostu psiapsi drzwi w drzwi. I pierwszy raz z tym wiedział Kevin i się śmiałyśmy, że jak mieliśmy przeboje związkowe, to ja zawsze opowiadałam Ali o Kevinie i o tym, co się tam między nami dzieje. Ona jak starsza koleżanka, w ogóle jest taka bardzo dojrzała, zawsze mi dawała dużo rad. I się śmiałam, że Kevin jej nie zna, ale ona jego tak. Wziął ją na koniec do tańca. Nie, no super było. Ale powiedz mi, bo skoro mówisz, że Ala dawała ci zawsze rady odnośnie Kevina, to powiedz mi, czy Ala nie zna Kevina właśnie od tej najgorszej strony? Nie, ona go polubiła. Ona go polubiła i nawet tańczyli razem. I no i Kevin jest też taką duszą towarzystwa, więc on też trochę tak próbował rozruszać towarzystwo na weselu. Więc jakby no na pewno go pokochała, nawet jeżeli go wcześniej nie lubiła, w sensie taką miłością koleżeńską, żeby to teraz tam... No, żeby nie zabrzmiało, nie? No, teraz jakichś tam dziwnych rzeczy, nie? Zostałam też rzeczą od kuzynów od Ali, bo zaczęli do mnie mówić ciociu, bo mnie polubili, więc zostałam ciocią nową. I Kevin mówi, że znowu jestem najlepszą ciocią, bo jestem youtuberką, a oni się podzielali, jestem youtuberką, już w ogóle już do mnie piszą na Messengerze, także... Takie buty. No, jedzonko było pyszne, no ale tego się właśnie spodziewałam po Leśnej Perle, bo tam miałam 18. Bawiliśmy się właśnie do białego rana. Pani młoda była przepiękna, byłam oszołomiona. No najważniejsze, że zabawa była przednia, że się wybawiłaś, że się inni goście też wybawili i że bardzo dużo osób było na parkiecie. Tak, no, więc to najważniejsze. A o resztę takich smaczków, takich, co tylko mnie interesują, nie Was, to się zaraz Pauliny dopytam, tak więcej szczegółów mi opowie. Sukienkę wybrałaś odpowiednią do okazji? Czułaś się dobrze? Tak. Wyglądałaś? Tak, czułam się bardzo dobrze. Pięknie wyglądała. Dobrze się dopasowałam. Nie było ani za bardzo, ani za mało. No, ale jeszcze czekają mnie dwie takie poważne decyzje dotyczące sukienki na wesele. Także to jeszcze nie koniec. Że znowu się wpasuję i nie popełnię żadnego błędu. Fuck up. To teraz poczytaj komentarze spod filmu Sukienki tak Mierzymy i podejmiesz decyzję, które sukienki spakować do pudełka i zrobić zwrot. Czy to jest vlog jedyny, który się pojawi w tym tygodniu? Nie wiem. Nie wiem, jakie mamy plany. Nie wiem, nie mam pojęcia. To jest ważna informacja. Nie wiem. Może coś się jeszcze pojawi, nie? Mamy dopiero poniedziałek. Bo kochani, szykuje się girls trip i lecę z moimi dziewczynami we trójkę. Lecimy gdzieś, nie powiem Wam jeszcze gdzie, ale lecimy już w piątek. No to na pewno pojawi się jakiś vlog. To nie ma opcji. Wiecie co, ja przed chwilą oglądałam Instagrama i ja nie mam w ogóle żadnego pomysłu, jakie ubrania wziąć na ten wyjazd. I ja jestem teraz po prostu załamana, bo nie wiem, co ubrać. Naprawdę. Dobra, to będziesz się zastanawiać, a ja już kończę, bo to już mamy dużo minut poleciało. Dobra. No to oczywiście... A my idziemy biegać. Tata już tu był, widzisz, zerkał, bo ja właśnie miałam ubrać strój sportowy i idziemy biegać. A, no dobra. To jak zawsze oczywiście subskrybujcie. A to myślisz, że kończymy tego vloga? Nie, jeszcze idę biegać. Mhm. Powiem, co u mnie z bieganiem i w ogóle. Jak się czuję, czy umiem dech złapać, czy też nie. Żeby nie było, dokumentacja wideo jest. Biegniemy. Wprawdzie nie robimy dystansów dalekich, bo to bieganie po długiej przerwie. Ale biegniemy. Kto ze mną? A właściwie z nami, no. Kto z nami? Paulina przed chwilką opublikowała TikToka, w którym rozprawia się z osobami, które bardzo martwią się tym, że Paulina przybrała na wadze, że jest po prostu bardziej okrągła. I właściwie ja też w tym odcinku chciałam się z takimi osobami rozprawić, odpowiedzieć im, co o tym myślę.
No ale skoro zrobiła to Paulina na TikToku, no to ja już nie będę się powtarzać. To, co nagrałam, po prostu wyrzucę do kosza, bo Paulina na TikToku powiedziała dokładnie to, co właściwie ja. Ale powiem jeszcze o kilku osobach, które wypisują i w wiadomościach prywatnych do mnie, i właśnie w komentarzach pod filmami albo pod postami, że skoro pokazuję się publicznie, skoro nagrywam na YouTubie, to powinnam za każdym razem ułożyć włosy i się pomalować, żeby ludzi nie straszyć. Więc ja się pytam, czy osoby stare i brzydkie nie mogą pokazywać się publicznie? Więc kochani, możecie mi w komentarzach odpowiadać na to pytanie, czy za każdym razem nagrywając story albo vloga muszę najpierw się ogarnąć, czyli ułożyć włosy, umyć włosy, ułożyć włosy, pomalować się, czy mogę nagrywać tak jak dotychczas. Czekam na Wasze sugestie. Oczywiście się dostosuję, ponieważ nagrywamy w sumie dla Was, więc będziemy robić tak, jak Wy chcecie. Miłego poranka, miłego wieczoru, miłego dnia, bo nie wiem, kiedy oglądacie tego vloga. Pa, pa, kochani.